Szanowni Państwo, rok 2020 niesie zmiany w ustawie śmieciowej, natomiast na chwilę obecną, jeżeli chodzi o związek międzygminny GOAP, a tym samym gminę Oborniki, nie czekają nas żadne zmiany. Po pierwsze, jesteśmy pierwszą gminą, która właściwie najbardziej ma zaawansowane zmiany, a więc system wszystkich pojemników już dawno został wprowadzony. Państwo już są przyzwyczajeni i do pojemników zmieszanych, ale także pojemników segregowanych i odpadów bio. Natomiast uspokajam, nie będzie żadnych zmian na chwilę obecną w opłatach śmieciowych. One idą, jak Państwo widzą, bardzo znacząco w innych sąsiednich gminach. No, wynika to niestety ze zmieniającej się ustawy, ale też przede wszystkim jest to uzależnione od stopnia przygotowania danej gminy do rewolucji śmieciowej. A jest to rewolucja śmieciowa, która przede wszystkim polega na tym, że w tej chwili związki czy gminy, które świadczą usługę śmieciową, oceniane są z perspektywy tego, jakie mają możliwości zagospodarowania odpadów przede wszystkim. A więc nie tylko odbiór kosztuje, ale kosztuje przede wszystkim instalacja. W zależności od tego, czy ktoś ma lepszą czy gorszą instalację, gminy niestety w pewnych momentach muszą podnosić ceny. Gminie Oborniki, tak jak wspomniałem, nie grozi to. Chcę powiedzieć, że mamy bardzo dobrze funkcjonującą spalarnię śmieci pod Poznaniem. Mamy też instalację przetwarzania odpadów zielonych. Tak więc można powiedzieć, odpady bio też są zabezpieczone. Nie ma więc ryzyka tutaj jakiegoś skoku finansowego w tym zakresie. Przypominam tylko, że od 1 stycznia warto też uaktualnić deklarację. Związek cały czas kontroluje posesje i zamieszkałe, i niezamieszkałe. No i w związku z tym lepiej, że tak powiem, zgłosić pewne jeszcze w tej chwili braki, niż potem rzeczywiście ponosić konsekwencje tego, bo ten system będzie docelowo, jak mówi ustawodawca, w pełni kontrolowany, a ten system kontroli będzie polegał na tym, że od 1 stycznia, jak Państwo wiedzą, jest obligatoryjne segregowanie śmieci, a więc będziemy kontrolowani pod kątem tego, czy właściwie segregujemy jako mieszkańcy śmieci, ale też od 1 stycznia wchodzi tak zwany poziom odzysku ustawowy, który w 2009 roku został zadeklarowany przez Polskę w Brukseli, że osiągniemy 50% odzysku z odpadów ogólnej masy, 50% będziemy odzyskiwać, a więc ten słynny recykling. Gminy, które tego nie uzyskają, będą płacić gigantyczne kary. Myślę, że w przypadku niektórych gmin może być to ogromny problem, natomiast w przypadku Związku Gminnego GOAP i gminy Oborniki tu raczej bym nie demonizował, raczej czeka nas ewentualnie lekka korekta jeszcze pewnych działań, natomiast nie grożą nam w żaden sposób tak ciężkie konsekwencje jak w gminach, w których instalacje są dużo gorsze i dzisiaj Państwo widzą to, co przed laty wspominałem, że tam właśnie galopują ceny śmieciowe do góry ze słynnych stawek 5, 7, 9 zł. Czasami to one wręcz były humorystyczne, te stawki. Teraz te stawki osiągają właściwie początkowy swój poziom, a więc 25, 35, 40, a nawet i więcej złotych. Wynika to oczywiście z tego, że nie wszystkie gminy zabezpieczyły się na czas działania już nowej ustawy w dobre instalacje. Jeżeli chodzi o Oborniki, jeszcze raz mówię, instalacje mamy bardzo dobre, więc tu nam nie grozi. Jedynym ryzykiem w przyszłym roku, na koniec przyszłego roku 2020, może być oczywiście zmiana cen wynikająca z płacy minimalnej czy informacji poprzetargowych. Natomiast na pewno, i tutaj mogę być spokojny, jeżeli chodzi o to i też Państwa uspokoić, to nie będzie żaden drastyczny wzrost stawek cen za śmieci.